Duże sportowe marzenia małych chłopców trwają zacięte rozgrywki. Halowy turniej piłki nożnej i Global Cup dostarcza ogromnych emocji. Na parkiecie hali Domu Sportu rywalizują dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2016, 15, 14, 13 oraz 12. Bardzo fajnie. Myślę, że wygramy, ale to już nie bywa. Bardzo dobrze, no i się cieszę, że mamy pierwsze miejsce i raczej to wygramy. I mamy dobrą drużynę. Za tym razem wygramy. No, czasami wygrywamy, a czasami nie. Czasami tak, czasami tak. Wygrywamy, raz przegrywamy. Fajnie, zero bramek, ale ważne to, że chociaż mamy trzecie na razie. Wygraliśmy, niektóre przegraliśmy. Cieszymy się, że wygraliśmy turniej. Ostatnio drugie i trzecie mieliśmy na turniejach, także teraz czwarte. Było najpierw dobrze, później źle, no i tak średnio. To był mój pierwszy turniej w życiu, pierwszy klub. Dla mnie nawet dobrze, nie zajęliśmy ostatniego miejsca, cieszę się. Piękne bramki, dobre akcje i super zabawa. Niezapomniane wrażenia. Kolejny sponsor turnieju, to jest bardzo ważne, że Dębicy Przedsiębiorcy widzą potrzebę inwestowania właśnie w takich młodych chłopców, którzy naprawdę tutaj świetnie grają w piłkę. Już mam dwóch na oku, także myślę, że kiedyś będę śledził ich karierę i ta kariera się będzie rozwijać. I dziękuję w imieniu własnym wszystkim przedsiębiorcom, którzy właśnie angażują swoje pieniążki właśnie w takie turnieje, organizację turniejów i myślę, że to będzie z pożytkiem dla sportu dębickiego. Z wielką przyjemnością oglądam zmagania najmłodszych. To wielka radość widzieć ich radość. Wielka, mówię, zaangażowanie, ale widzę też ogromne przeżycia dla rodziców. Rodzice zadowoleni, dzieciaki zawsze, jeżeli jest organizacja na najwyższym poziomie, to zawsze są zadowoleni i mam nadzieję, że tak będzie co roku. W czerwcu, czerwiec, lipiec też podobna impreza będzie ogólnokrajowa, może się uda nawet, że drużyny będą z zagranicy, więc zapraszamy od razu w czerwcu, w lipcu do Dębicy. Młodzi sportowcy zawsze mogą liczyć na ogromne wsparcie. Z trybun dopingują ich najbliżsi. Ale super, bardzo fajna inicjatywa. Bo młodzież trenuje, nie siedzi przed komputerem. Ja jestem bardzo zadowolony z tego turnieju. Turniej bardzo wyrównany, spotkania bardzo ciekawe. Myślę, że trzeba takich turniejów organizować coraz więcej. Dla rozwoju dzieciaków przede wszystkim, aktywności. Super sprawa, dzieci się rozwijają, ogrywają się, bardzo fajna rzecz. Chyba bawią się dzieci dobrze, także to jest najważniejsze. Gra zespołowa, doświadczenie. Super zabawa, dzieci się cieszą, są zadowolone, bo są emocje. Bardzo ciekawe, interesujące zmagania dzieci. Także no widać, że jest rywalizacja i przede wszystkim no liczy się dobra zabawa. To nieważne, czy wygrają, czy przegrają, byleby tylko dobrze się dzieci bawiły. Bardzo potrzebne, ruszą się chłopaki z domu, nie siedzą przed komputerami. Młodzi piłkarze mogą się nauczyć gry w piłkę. Kiedyś może zaprocentuje to w przyszłości. Bardzo dobrze, że są takie turnieje. Dzieci się ogrywają, nabierają pewności siebie. Może w przyszłości będą jacyś sportowcy z nich fajni, piłkarze. Naprawdę super, chłopaki grali super. Do futbolowej rywalizacji zaprosiła Akademia Piłkarska Iglopor oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W ramach halowego turnieju piłki nożnej zaplanowano 5 spotkań, w których mierzy się po 8 zespołów. W każdej odsłonie spotykają się zawodnicy z innego rocznika, rywalizując systemem każdy z każdym.